Dzień dobry, Grzegorz Kucharczyk. Zapraszam na kolejny felieton. Chantal Delsol, Zmierzch Uniwersalności. To jest temat dzisiejszego felietonu. Książka francuskiej badaczki, intelektualistki, która określa sama siebie, że jest uczennicą Hannah Arendt, związanej z Institut de France, Akademii Nauk Moralnych i Politycznych, a więc jednej z najbardziej renomowanych instytucji życia naukowego Republiki Francuskiej, a jednak człowiek myślący, Chantal Delsol. Można powiedzieć, żywe zaprzeczenie tego, że Francja w sensie intelektualnym już ma swoje najlepsze lata ze sobą. Każda książka francuskiej uczonej to jest rzeczywiście uczta intelektualna. Także jest częścią tej reguły Zmierzch Uniwersalności. Książka wydana nakładem Instytutu Wydawniczego PAX i książka, która dostała nagrodę Feniksa w jednej z kategorii przyznawanej w czasie targów wydawców katolickich w Warszawie. Chantal Delsol w tej książce, którą polski czytelnik dostał niedawno do ręki, a więc Zmierzch Uniwersalności, dokonuje pewnej analizy, podobnie zresztą jak w innych swoich publikacjach, kryzysu kulturowego, który toczy naszą cywilizację. Cywilizację, która, jak pisze w swojej diagnozie Chantal Delsol, wytoczyła wojnę przynależności. Zachodnia nowoczesność jest walką z przynależnością, pisze francuska autorka. Wszechobecny liberalizm tworzy społeczeństwa, w których przynależności i odpowiedzialności są uznawane za przestarzałe, tylko utrudniające emancypację. Ale nasze przynależności są naszym oparciem, a nasze odpowiedzialności budują wspólny świat, który nas wykuwa. A więc no, można powiedzieć, Chantal Delsol dokonuje takiego drobiazgowego, bardzo zresztą wnikliwego rozbioru tych wszystkich elementów, które podkopują podstawę naszej cywilizacji, jaką jest przynależność do grup społecznych, poczynając od tej grupy najważniejszej, czyli rodziny. A z drugiej strony zwraca uwagę francuska uczona na to, że mamy taki bardzo widoczny i nawet pogłębiający się proces tworzenia swojego rodzaju religii zastępczej i zastępczej moralności. W jednym miejscu z tej książki Zmierzch Uniwersalności Chantal Delsol zauważa, że cytuję: moralny relatywizm lat 60. w niewielkim odstępie czasu zostaje wyparty przez bezwzględny obowiązek cnoty. Dawni uczestnicy majowych protestów w 1968 roku stali się apostołami moralnego porządku. Koniec cytatu. No właśnie, ten obowiązek cnoty realizowany za pomocą żelaznej ręki państwa, ustawodawstwa równościowego, walki przeciwko mowie nienawiści, realizowany przez tych, którzy w maju 1968 roku na murach Sorbony i w innych miejscach protestów przeciwko tak zwanemu systemowi pisali: zabrania się zabraniać, zakazuje się zakazywania. A teraz w imię właśnie, jak pisze Chantal Delsol, nowej religii humanitaryzmu, nie mylić z humanizmem, czyli humanitaryzmu, wcielają w życie starą i inną zasadę, ale też rewolucyjną, no, że nie ma wolności dla wrogów wolności. Warto powiedzieć, że jako pierwsi o tym obowiązku cnoty bezwzględnie egzekwowanym mówili jakobini w czasie rewolucji francuskiej. Saint-Just, prawa ręka Maksymiliana Robespiera, a więc w momencie apogeum terroru jakobińskiego, czyli mówimy o latach 1792-1794, mówił, że republika
to nie tylko jest ustrój państwowy bez króla, to nie tylko jest zaprzeczenie monarchii, ale to jest, jak mówił, konieczność zbudowania żarliwej wspólnoty. Żarliwej wspólnoty, czyli swego rodzaju para kościoła, para religii. Dokładnie w tym samym duchu mówił i działał Maksymilian Robespierre, przywódca jakobinów i faktyczny dyktator Francji, który mówił o tym, że Francuzów czekają rządy cnoty. To jest pojęcie zresztą zaczerpnięte z piśmiennictwa Jana Jakuba Rousseau. No i Robespierre i jego współpracownicy, tacy jak wspomniany Saint-Just, mówili, że no, ci z Francuzów, którzy jakoś nie wpasują się do rządów cnoty, no, zostaną sformatowani właściwie przez obywatelkę gilotynę. I tak się działo. No a w 1794 roku Robespierre zainaugurował nową świecką religię, czyli kult najwyższej istoty. Czyli taka religia zastępcza, która miała być, no właśnie, erzacem religii chrześcijańskiej, której kult został oficjalnie zakazany w Republice Francuskiej w 1793 roku. Przypomnę, całej religii chrześcijańskiej, nie tylko katolicyzmu, ale w ogóle chrześcijaństwo miało zniknąć z Francji, z tej ziemi, która była określana pierworodną córą Kościoła. No i Chantal Delsol w swojej książce zauważa taki podobny mechanizm właśnie takiej parareligijnej żarliwości w pokoleniu 1968 roku, które przeszło zwycięsko marsz przez instytucje naukowe, polityczne, medialne świata zachodniego. No i teraz za pomocą właśnie bezwzględnej ręki państwa, ustawodawstwa państwowego, wprowadza właśnie ten obowiązek cnoty, tą religię humanitaryzmu. I co ciekawe też, Chantal Delsol zauważa, chociaż nie jest to głównym wątkiem jej rozważań w tej książce, że tej pokusie ulegania religii humanitaryzmu ulega także wielu ludzi w Kościele, którzy mylą chrześcijaństwo, czy też chrześcijański humanizm właśnie z humanitaryzmem. Mylą chrześcijaństwo, czy mylą istotę powołania Kościoła, jakim jest doprowadzenie ludzi do zbawienia, z szukaniem jakiegoś dobrobytu i zbawienia tu i teraz na ziemi. Do czego dąży ta religia humanitaryzmu. Zmierzch uniwersalności Chantal Delsol to książka bardzo ważna, bardzo ciekawa, wpisująca się w całą bogatą refleksję francuskiej uczonej o kryzysie naszej cywilizacji. Kryzysie cywilizacji, która kiedyś afirmowała szczęśliwe syntezy wiary i rozumu, prawdy i wolności, dobra i piękna. Czy jest szansa na odrodzenie, a jeżeli tak, w którym miejscu tą szansę autorka widzi, o tym przeczytają Państwo w tej książce.